W ósmym odcinku tańca z gwiazdami nie brakowało emocji. Tym razem uczestnicy mieli możliwość zatańczenia ze swoimi bliskimi. Roxana Węgiel wystąpiła ze swoim ukochanym, czym oczarowali widzów i jurorów. Piosenkarka nie kryła zachwytów nad Kevinem. W ostatnim wydaniu tańca z gwiazdami uczestnicy musieli zaprezentować się w dwóch tańcach, z którego jeden był tercetem, wykonanym z udziałem bliskiej osoby. Jako pierwsza na parkiecie zatańczyli Roxana Węgiel i Michał Kasin. Jurorzy nie mogli powstrzymać się od zachwytów nad ich wykonaniem rumby, para za pierwszy taniec otrzymała maksymalną ilość punktów. Niedługo później Roxana Węgiel ponownie oczarowała wszystkich oglądających. Zatańczyła w tarcecie z Michałem Kasinem, oraz swoim ukochanym, Kevinem Mglejem. Nie ukrywam, że się też stresuje. Chyba nikt nie lubi wychodzić ze swojej strefy komfortu i być ocenianym, powiedział przed występem partner piosenkarki. Jak się okazało, Kevin nie miał się czego obawiać, i piali z zachwytu nad jego popisem. Niedługo później otrzymał także pochwały od swojej partnerki. Po zakończeniu emisji tańca z gwiazdami, tercet odpowiedział na pytania Moniki Maszkiewicz z Świata Gwiazd. Jako pierwsza głos zabrała Roxana Wagiel. Nie kryła zachwytu nad występem jej ukochanego. Bardzo cieszę się, że Kevin zdecydował się z nami wystąpić. Ja jestem bardzo z niego dumna, zrobił show. Ja słyszałam, jak ludzie zareagowali na jego przejście przez te krzesła, mówiła. Roxana Węgiel podkreśliła, że jej partner musiał sobie poradzić z nielada wyzwaniem. Jestem zachwycona tym, jak on sobie poradził z niełatwym tańcem, bo to było tango, powiedziała. Zobacz także, taniec z gwiazdami, sykut. Jerzyna zażartowała z Krzysztofa i Bisza partner chwilę później podziękował je za te słowa i przyznał, że z przyjemnością podjął się wyzwania zatańczenia w programie na żywo. Ja się czuję dobrze tam, gdzie jest Roksana, stwierdził Kevin Muggle. Pochwał w kierunku jego kierunku, nie szczędził także taneczny partner Roxane Michał Kasin nie miał wątpliwości, że Kevin Madryk do tańca i jest profesjonalistą.